Magazyn Piosenki Studenckiej. Zaprasza Jerzy Krużel. Pierwiosenki pierwsze, trawa ledwo co i bzy, a przed miłością ból drzew, które rosną. Bo wiosna tak naprawdę czerwone ma sny. Bo wiosna tak naprawdę czerwone ma sny. Na 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 na. Latem ziemia spragniona, złoto schowane wśród zbóż, kolorowe wstążki dziewcząt na wietrze i dożynki skoczne z muzyką. I dożynki skoczne z muzyką, noce ciężkie od burz. Na 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 na. Na 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 na. Jesienią ptaków ostatni śpiew, w złotych koralach jarzębina. Cienie długie bezlistnych drzew, smętne weselne korowody i jabłka toczące się w pół drogi. Cisza śnieżna, że aż w uszach dzwoni niepokalana biel, słońce przed czasem schodzące w ogrody, schodzące w ogrody, milczący smutek do końca opowiedzianej baśni. Do końca opowiedzianej baśni. Taranana. Dobry. W dzisiejszym 262. magazynie piosenki studenckiej Mikroklimat grać, śpiewać i opowiadać o sobie oraz swoich piosenkach będzie zespół 4 razy w roku. Bez wątpienia jeden ze zdolniejszych, choć jeszcze mało znanych, zespołów z nurtu piosenki poetyckiej i turystycznej. Ich cechą charakterystyczną są zawsze znakomicie rozpisane głosy i niebanalne teksty. Zespół jest m.in. laureatem 1. miejsca na Bazunie 2009, 2. nagrody na Japie 2011 i 3. miejsca na Japie 2012. Zespół 4 razy w roku z każdym koncertem udowadnia, że łagodne rytmy też potrafią porwać publiczność. Z zespołem miałem okazję spotkać się i rozmawiać na ostatniej łódzkiej Japie w marcu 2014 roku. Audycję rozpocząłem piosenką 4 pory roku do słów siostry Dorotki z muzyką Szymona Kamińskiego. Oto wiosenne zaklęcia muzyczne tych samych autorów. Zespół 4 razy w roku. Wiosną z młodej ziemi narodzonej wczoraj,
zielone pędy, twoje słowa zaklinam, zaklinam. W ocean wielostrunny, niespokojny, wiatr śpiewający w czarodziejskie plety, twoje słowa gdzieś tam zapisane, podpowiedziane, płyną muzyką, zaklinam, zaklinam. Wiosną w młodym lesie, z przebi śniegów twoje słowa, rwące potoki, zaklinam, zaklinam. Księżyc o zmierzchu uśmiechnięty świeci na uroczyskach, gdy słowa twoje najtrudniejsze w muzykę przejrzystą, zaklinam, zaklinam. Zaklinam. Zaklinam, 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 zaklinam. Zaklinaj, zaklinaj, zaklinaj. Wiosną na polach, wiosną wokół jeziora. Zaklinaj, zaklinaj. Ptaki zdziwione, gdy w rytmie słonecznym zaklinaj, zaklinaj, zaklinaj. Tańczą z gitarą. Zaklinaj, zaklinaj, zaklinaj. Tańczą z gitarą. Zaklęte moje słowa. Kamiński. Szymon Kamiński. Wojciech Kamiński. Mateusz Radziejewski. Łukasz Nowicki. Sławek Tuszkowski. Czyli zespół 4 razy w roku. Jesteście już po raz kolejny na Japie. Jak się zaczęło wasze granie piosenki, takiej właśnie studenckiej, turystycznej, poetyckiej? Studenckie granie rozpoczęło się już w szkole średniej, czyli już to było ho, 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 już parę dobrych, ładnych lat temu. Z przyjaciółmi się spotkaliśmy właśnie w szkole średniej i tam rozpoczęliśmy przygodę z poezją śpiewaną. A rozpoczęliśmy granie na festiwalach od festiwalu Nocnik u Macieja Baranowskiego i on nas tutaj namówił, żebyśmy przyjechali na Japę. Po 5-6 lat chyba jesteśmy tutaj. Spotykamy się co roku na tej Japie. Spotykamy się, gdyż przyjeżdżamy tutaj, bo lubimy się spotykać z ludźmi, którzy grają podobną muzykę jak my. Klimat jest okej, dlatego warto tutaj przyjeżdżać i jesteśmy co roku. Jakże się odwdzięczę morzu, że fale jego ciche wychodzą, aby szukać moich codziennych zbłąkań. Jakże się odwdzięczę słońcu, że zachód mnie nie odpycha, że wieczór i poranek niedługo już dzieli rozłąka. Cóż ci oddam za tę bliskość, którą w takim rozniecasz bez miarze, jak ogniska, jak serca w równowadze. Cóż ci oddam za tę poufałość, którą w dziecięcym spojrzeniu nawiązujesz, a kończysz chwałą nieosmuconą w odcieniu.
Także się odwdzięczę morzu, że fale jego ciche wychodzą, aby szukać moich codziennych spłukań. Jakże się odwdzięczę słońcu, że zachód mnie nie odpycha, że wieczór i poranek niedługa już dzieli rozłąka. Że wieczór i poranek niedługa już dzieli rozłąka. Że wieczór i poranek niedługa już dzieli rozłąka. Pomówmy o zespole. Skąd taka nazwa? Nazwa wzięła się z częstotliwości grania, bo faktycznie 4 razy w roku jeździmy gdzieś tam na festiwale, 4 razy w roku gdzieś gramy tam u nas, na naszych terenach jakieś koncerty i stąd ta nazwa. Typowa, prosta, prozaiczna. Nie ma tutaj większego jakiegoś polotu. Widziałem już chyba płyty wasze. Jest jedna płyta, do drugiej może się będziemy przymierzali. Wiadomo, chodzi o finanse, żeby znaleźć jakichś sponsorów, żeby tą płytę wydać. Ćwiczymy? Owszem, spotykamy się raz na jakiś czas, ale to tylko przed festiwalami. A że mamy zdolnych muzyków, bo są po szkołach muzycznych, to bardzo szybko idzie i tak fajnie, mam nadzieję, wychodzi. Płytę nagraliśmy bardzo refleksyjną, bo tam znalazły się utwory do tekstów Karola Wojtyły, naszej lokalnej poetki, benedyktynki, siostry Dorotki. Chcieliśmy to zrobić, bo te teksty zawsze były nam bliskie sercu. To zrobiliśmy. Nie, konkretnie nie przymierzamy się do nowej płyty, ale utworów skomponowaliśmy już wystarczająco dużo, że tak naprawdę wystarczyłoby na 2-3 płyty kolejne. Ale jak już mówiłem, względy czasowe, finansowe, materialne, no nie pozwalają nam na to, żeby zrealizować ten projekt. Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem, nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyci. Nie powrócą oczy uwięzione. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem. W głębiny przechylony. Z nurtu tego dowiedz, że nie ma powrotu. Objęty tajemniczym pięknem wieczności. Trwać i trwać, nie przerywać odlotów. Cieniom tylko trwać coraz jaśniej i prościej. Tymczasem wciąż ustępujesz przed kimś, co stamtąd nadchodzi. Zamykając za sobą cicho gwizdepki maleńkie, a idąc krok łagodzi. Idą ciszą, trafia najgłębiej. Idą ciszą. Trafia najgłębiej. Idą ciszą. Trafia najgłębiej. Czym zajmujecie się na co dzień? Sławek Tuszkowski, no ja z zawodu jestem nauczycielem, zresztą tak samo jak Szymon i Mateusz. Na co dzień przy muzyki, ale nie tylko plastyki, również techniki. Natomiast w zespole gram na klarnecie i czasami na saksofonie. Łukasz Nowicki, na co dzień jestem nianią, opiekuję się 2 śmiesznych moich maluchów. Z muzyką no raczej mam do czynienia w domowych pieleszach, gdyż lubię i często nie mam co robić z rękami, to chwytam instrument i gram. A w zespole gram na gitarce.
Mateusz Radziewski, pianista. Może niezbyt doświadczony, ale na pewno, mam nadzieję, użyteczny. Nauczyciel muzyki również z charakterem. Muzyka to pasja przede wszystkim. Bo wszystko. Wojciech Kamiński, ogólnie z wykształcenia nie jestem muzykiem, jestem technikiem informatykiem, gram na gitarze basowej. Patrycjusz Kamiński, z wykształcenia jestem inżynierem budowy dróg. Co widać na naszych polskich drogach, teraz rozwijają się oczywiście autostrady i tak dalej. Dzisiaj jechaliśmy do Łodzi niecałe 7 godzin, także było pięknie i ładnie. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, no muzyka to jest moja pasja. Uwielbiam śpiewać, grać, przede wszystkim spotykać się z braćmi, z kolegami, można powiedzieć, że przyjaciółmi, bo na zespół to tworzy taką zgraną pakę takich już, myślę, że przyjaciół. Gram na akordeonie. Moim takim przodującym instrumentem to są dżadża, przetłumaczę na polski jaja, czyli sekcja rytmiczna. No i to chyba tyle, dziękuję. Ja nazywam się Szymon Kamiński, jestem również nauczycielem muzyki, gram na gitarze i śpiewam. No i komponuję, tak, i komponuję 4 razy w roku, to powiedzmy jest taki potroszę mój wytwór. Ja chłopaków zbieram, organizuję i w ten sposób to wygląda. Dzisiaj po raz pierwszy zagraliśmy na Japie piosenkę autorstwa muzycznego Mateusza Radziejewskiego, naszego pianisty, Chateńka. To był taki nasz projekt, chcieliśmy spróbować czegoś innego, bo wiadomo, jeżeli jest tylko jeden kompozytor, to wszystko idzie tak w jednej nucie, w jednym stylu, nurcie. Natomiast pianista, jak pisze piosenki, to nie gra na gitarze, tylko ma wachlarz tych klawiszy trochę inny, te harmonie trochę inne. I tak właśnie powstała piosenka Chateńka. Zmęczona ogromnie górskimi ścieżkami, przysiadła na zboczu Beskidu Chateńka. Przetarła zdziwiona jak ona okienka, bo to co ujrzała wygląda jak sen. Więc patrzy zaklęta tym pięknem przestrzeni, na lasy mieniące się barwami tęczy, co jesień przetkała purpurą urody i złotem nie szczędząc bogactwa swej przędzy. Chateńka gazdówka pykówką nazwana wzięła w swe ramiona rosnące tam drzewo i tak już została pół drogi do nieba, pomiędzy niebem i ziemią. Chateńka gazdówka, pykówką nazwana, wzięła w swe ramiona rosnące tam drzewo i tak już została w pół drogi do nieba, pomiędzy niebem i ziemią. Potoczek obmywał jej nogi, zbolałe, zmęczone wędrówką wśród skał. Złagodził ból serca, napoił spragnioną i szemrał tu zostań, masz raj. Chateńka gasówka, pykówką nazwana, wzięła w swe ramiona rosnące tam drzewo i tak już została w pół drogi do nieba, pomiędzy niebem i ziemią. Chateńka gazówka, pykówką nazwana, wzięła w swe ramiona rosnące tam drzewo i tak już została w pół drogi do nieba, pomiędzy niebem i ziemią. Chateńka gazówka, pykówką nazwana, wzięła w swe ramiona rosnące tam drzewo i tak już została pół drogi do nieba, pomiędzy niebem i ziemią.
4 razy w roku jest Żarnowce. To jest nasza rodzinna miejscowość, trzech braci. Koledzy, no teraz już tam nie mieszkamy, natomiast cały czas mówimy, że jesteśmy z Żarnowca. Kolega Sławomir Kościerzyna, Nowicki Łukasz, z Twarzewo pochodzenie, teraz mieszka znowu gdzie indziej, Mateusz Radziecki, Odargowo, to są takie nasze miejscowości tam na Pomorzu, blisko siebie, dlatego jest ta możliwość, żeby się spotkać. Czy to są Kaszuby? Tak, typowo Kaszuby. Tak, jesteśmy rdzennymi Kaszubami. Coś, że po kasiewsku też dowali. Chopie, dzieciele. Tabdze wlekła, tabę wlekła. Jo, nie, je fejn. Po kasiewsku na japa zapowiedz, jo. My tu przejeżdżymy, bo my lubimy so pograć, pospiewać. Popis tyś, chopi. Jo, jo, tabak zażyć, pogadać. Tu je fejn. Jest błękit nieba i szmaragd morza, i nie ma miejsca na kaszubską ziemię. Jest tylko serce, w którym bursztyn chowam, zawsze go odnajduję, gdy zbyt bardzo tęsknię. Wracającej fali jest sól i mądrość w morzu kształtach, tajemnica wielka, że cierpienie i żyjące oceany zaklęte są w muszelkach. Powracającej fali jest sól i mądrość w morzu kształtach, tajemnica wielka, że cierpienie i żyjące oceany zaklęte są w muszelkach. Pomówmy o piosenkach, które śpiewacie, gracie. Kto pisze teksty, kto muzykę? Tekstów szukamy. Pamiętam, teksty zawsze były różne, różnych autorów. Przede wszystkim naszych lokalnych poetów, księdza Tomasza Czapiewskiego, siostry Dorotki, Jan Paweł II, tak niedawno, który jest na płycie właśnie, na naszej wydanej płycie. Obecnie teksty bardziej turystyczne, więc Wiesława Kwintochoczan, pani Krystyna Jabłońska, tak, do której mi się udało napisać muzykę. Kto tworzy muzykę w zespole? No generalnie Szymon. Tworzy harmonię, melodię układa do tekstów, także on jest autorem tych wszystkich piosenek. Macie taki swój styl głosowy, harmoniczny. Do czego zmierzacie w tym wszystkim? Muzyka to wyszła nam zawsze od dzieciństwa, można powiedzieć. I to jest dla nas naprawdę wielka przyjemność. I muzyka, spotkanie, połączenie tego wszystkiego,
to jest ta kwintesencja tego wszystkiego, o co nam chodzi. My chcemy się spotykać, grać, śpiewać. Nie mamy takich, wiesz, jakichś górnolotnych zamierzeń, że coś zamierzamy osiągnąć. Przede wszystkim przyjemność dla nas. Powiem szczerze, że przyjemność dla nas, bo te próby, to spotkanie, o to właśnie chodzi. I dzięki tym właśnie festiwalom możemy wyjechać z domu, od siebie, bo tak praca, dom, rodzina, dzieci, a tak jest taka odskocznia na weekend, dwa. Człowiek odpoczywa, spędza czas w doskonałym, dobrowym towarzystwie. Ziemia, trudne jedności, ziemia, ludzi szukających własnych dróg. Długiego podziału pośród książąt jednego rodu. Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich. Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń. Rozdarta na mapach świata, a jakżeż w losach swych synów. Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona, w sercach Polaków jak żadna. Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona, w sercach Polaków jak żadna. Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona, w sercach Polaków jak żadna. Co udało wam się osiągnąć? Znaczy osiągnęliśmy, no, mieliśmy drugie miejsce na Japie, trzecie miejsce na Japie, wyróżnienia, nocnik pierwsze miejsce, we Wrocławiu na przeglądzie, wyróżnienie. Jesteśmy zapraszani już na koncerty, na przykład do Głuchołaz, na Kropkę, do Wrocławia również na przegląd studencki, w górach jest wszystko, co kocham. To są takie nasze małe sukcesy, małe osiągnięcia, ale powtarzam, naprawdę nie o to chodzi. Brzmienie zespołu. Ja myślę, że to się wszystko doskonali, tak to się formuje bardzo powoli, przez wiele, wiele lat, bo zespół jako zespół został założony ponad 12 lat temu, tak, gdzie nas jeszcze pewnie na świecie nie było. Obecny skład dopiero raczkuje tak naprawdę. Mamy świeżego basistę, który wspomaga tą podstawę basową, tak, który całą harmonię buduje od podstaw. Myślę, że nowe brzmienie, no jeszcze na to czekamy, tak? Jeszcze cały czas wypracowujemy to sobie i no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jest fajnie. Przynajmniej nam się świetnie gra. Próbujemy w domu, a gramy przede wszystkim po festiwalach. No ostatnio graliśmy w Gdyni, Marek Skowronek organizował tam taki projekt mały w związku z Bazuną. Zaprosił, pojechaliśmy, zagraliśmy. Raczej nie mamy stałych takich miejsc do grania. Bywamy na festiwalach i na zaproszenie jeździmy. Ktokolwiek nas zaprosi, przyjedziemy. Mleczem zarosły tory kolejki, która woziła marzenia. Jak przykurzone puste butelki okna stacyjek, bo w nich od dawna zupełnie nic się nie zmienia. Zupełnie się nie zmienia. Zupełnie nic się nie zmienia. Zupełnie się nie zmienia. Czasem coś muchom zabrzęczeć każe, wiatrusza pajęczą siatką. Nie słychać gwaru w dworcowym barze, pordzą pokrytych, zaspanych szynach koła nie toczą się gładko. Nie toczą się gładko, koła nie toczą się gładko. Nie toczą się gładko. Już po marzenia się nie wybiera, podróżny z walizką w kratkę. A ta, co podobno ostatnia umiera, z wełnistym dymem. Już się rozwiała nadzieja, ta głupich matka. Nadzieja, ta głupich matka. Nadzieja, ta głupich matka. Nadzieja, ta głupich matka.
piosenka, jakiś utwór, który najbardziej was reprezentuje? Na pewno są to utwory te, które zdobyły jakieś laury. No, niewątpliwie Jak pięknie jest na ziemi jest taka pioseneczka, którą śpiewamy. Ładnie zharmonizowana. Nocne niebo do tekstu Kwinto Koczan. Te piosenki również zdobyły te laury tutaj na tych festiwalach i myślę, że z tym ludzie nas kojarzą. I jeszcze Jakże się odwdzięczę morzu. I Dwoje ludzieńków do Sufle Śmiane. No jest takich, powiedzmy, parę tych hitów, z którymi jesteśmy kojarzeni jako zespół 4 razy w roku. A harmonie głosowe, no myślę, że jest to jakoś wyssane z mlekiem matki, bo odkąd pamiętam, zawsze śpiewaliśmy sobie w domu na głosy, nawet nie wiedząc, że śpiewamy na głosy, bo to pasowało po prostu. Śpiewał tak, on tak i tak to właśnie pasowało. No a chłopcy no też na tyle zdolni, że łapią w miki, tutaj nie ma problemu z tymi harmoniami męskimi głosów. To się dopasowuje, oni to czują, oni też po części lubią tą muzykę, w związku z tym wychodzi tak, jak wychodzi. Mam nadzieję, że ładnie i podoba się tym, którzy nas słuchają. Nocne niebo śpiewa aniołami, tylko w górach możesz je usłyszeć. Gdy do rytmu złotymi gwiazdami pobrzękuje, przerywając ciszę. Możesz dotknąć niemal każdej nuty na rozpiętej między ziemią a księżycem. Pięciolinii sennych marzeń i batuty, koncert mistrza letniej nocy i zachwycem. Możesz dotknąć niemal każdej nuty na rozpiętej między ziemią a księżycem. Pięciolinii sennych marzeń i batuty, koncert mistrza letniej nocy. Tylko w górach na przełęczy snu i jawy, otulony miękkim nocy aksamitem, usłyszycie granie na szkłach trawy, choć zabrakło dyrygenta nad pulpitem. Możesz dotknąć niemal każdej nuty na rozpiętej między ziemią a księżycem. Pięciolinii sennych marzeń i batuty, koncert mistrza letniej nocy i zachwycem. Możesz dotknąć niemal każdej nuty na rozpiętej między ziemią a księżycem. Pięciolinii sennych marzeń i batuty, koncert mistrza letniej nocy. Dziękuję bardzo. 4 razy w roku z Żarnowca. Często w duszy mi dzwoni pieśń wyłkana w żałobie o tych dwojgu ludzieńkach, co kochali się w sobie. Lecz w ogrodzie szept pierwszy miłosnego wyznania stał się dla nich przymusem do nagłego rozstania. Pod jaworem dwa łóżka, pod jaworem dwa cienie, pod jaworem ostatnie beznadziejne spojrzenie.
pod jaworem dwa łóżka, pod jaworem dwa cienie. Pod jaworem ostatnie beznadziejne spojrzenie. I pomarli oboje, bez pieszczoty, bez grzechu, bez łzy szczęścia na oczach, bez jednego uśmiechu. Ust ich czerwień zagasła w zimnym śmierci fiolecie. I pobledli tak bardzo, jak nikt dotąd na świecie. Chcieli jeszcze się kochać poza własną mogiłą, ale miłość umarła, już miłości nie było. I poklękli oboje u niedoli swej proga, by się modlić o wszystko, lecz nie było już Boga. Więc sił resztą dotrwali aż do wiosny, do lata, by powrócić na ziemię, lecz nie było już świata. Więc sił resztą dotrwali aż do wiosny, do lata, by powrócić na ziemię, lecz nie było już świata. Do wiosny, do lata, by powrócić na ziemię, lecz nie było już świata. Więc sił resztą dotrwali aż do wiosny, do lata, by powrócić na ziemię, lecz nie było już świata. Nie było już świata. Najważniejsze w naszej twórczości, jak robimy piosenki, jest to, żeby ta poezja, te czasami ciężkie słowa miały muzykę, melodię bardzo prostą. Tak, żeby trudne słowa były brane w prostą, piękną melodię. Taką prymkę, którą później można zaśpiewać przy ognisku, żeby wpadała w ucho, żeby to się podobało. A tworząc taką muzykę, bardzo trudno stworzyć tą prostą melodię, bo taką trudną, skomplikowaną, takie ciężkie numery jest łatwiej zrobić, ale prostą, chwytliwą melodię stworzyć jest bardzo trudno. Melodyjka, la 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 la, żeby każdy zapamiętał. A prawda jest taka, że tylko proste, melodyjne piosenki przetrwają, bo jest wiele takich piosenek właśnie turystycznych. Czy można wasze utwory zakwalifikować do tej piosenki poetycko-turystycznej? Chciałbym, żeby można było do tych wszystkich tam śpiewniczków później turystycznych przy ognisku, żeby można było pośpiewać jak najbardziej. Niemniej jednak tak naprawdę my jesteśmy w nurcie tej piosenki mocno poetyckiej, bo od tego pochodzimy. No tak zaczynaliśmy i to gdzieś tam w nas siedzi. Mówię, jest wiele takich niepublikowanych utworów sprzed 10 lat, gdzieś tam są w tej szufladzie, leżą piosenki. Niemniej jednak coś żywszego zawsze lepiej się publice spodoba, aniżeli jakiś taki typowo kolejny, nazwijmy to w cudzysłowie, smęt. Bo tu już wymaga pewnego skupienia. Nie koncertujesz, gdzie ludzie przychodzą dla ciebie i ciebie słuchają. Tutaj musisz czymś tą publikę zainteresować. A żeby zainteresować, no to nie ukrywajmy. Melodia musi być prosta. Taka, żeby publika to zapamiętała i potrafiła powtórzyć. Oczywiście. Ja może bym tylko dodał jeszcze to przesłanie nasze. Chodzi o to, że to, co robimy, i robimy to dla publiczności, bo że mówimy, że nie robimy to dla jakichś wyższych celów, dla jakichś osiągnięć i medalów, nagród i tak dalej. Chodzi o to, żeby część nas sprzedać też publiczności, żeby to się zakorzeniło w ich sercach, żeby gdzieś tam nas wspominali, żeby o nas pamiętali, że my tu byliśmy, jesteśmy i żeby część tego wszystkiego zapisało się gdzieś tam w kartach historii. Nie płoszcie ptaków, może zbyt wysokie dla nich drzewa, puste gniazda.
Nie śmiejcie się z ptaków, gdy szukają miejsca na niebie. Odlatują latem, bo Pan o każdym ich śpiewnym drgnieniu wie. Bo Pan o każdym śpiewnym drgnieniu wie. Bo Pan o każdym ich śpiewnym drgnieniu wie. Bo Pan o każdym śpiewnym drgnieniu wie. Nie płoszcie ptaków, gdy siadają przy drogach. Zgubiły gdzieś swój klucz. Nie śmiejcie się z ptaków, gdy szukają miejsca na niebie. Odlatują, odlatują latem, bo Pan o każdym ich śpiewnym drgnieniu wie. Bo Pan o każdym śpiewnym drgnieniu wie. Bo Pan o każdym ich śpiewnym. Płoszcie ptaków, może zbyt wysokie dla nich drzewa, puste gniazda. W 262 magazynie piosenki studenckiej Mikroklimat wysłuchaliśmy piosenek zespołu 4 razy w roku z Żarnowca. Za uwagę dziękują i zapraszają do wysłuchania kolejnego magazynu za tydzień o tej samej porze. Autor Jurek Krużel i realizator Maciej Rosół. Do końca audycji słuchamy zespołu 4 razy w roku.